profesor. GUT o pandemii, około czerwca znaczące zmiany profesor. Włodzimierz GUT, 30 milionów osób, tyle musi się zaszczepić albo przejść zakażenie. Pierwsze szczepienia są kroplą w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o populację Polaków, ale zabezpieczą tych najbardziej zagrożonych COVID-19, powiedział wirusolog profesor Włodzimierz GUT. W jego ocenie w okolicach czerwca możemy zobaczyć znaczące zmiany w przebiegu epidemii. Pierwsza dostawa szczepionek, wynosząca 10 tysięcy sztuk, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu Arm w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. W sobotę nad ranem, godzina 6.45, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szczepionki trafiły do celu, poinformował prezes Arm Michał Kuczmierowski. Szczepionki, które już są w Polsce, trafią do 72 szpitali. Natomiast kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tysięcy dawek Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu. Profesor Włodzimierz GUT przyznał, że to jest na razie kropla w morzu potrzeb. Te liczby nie wpłyną jeszcze na ogólną sytuację epidemiczną, ale zabezpieczą indywidualnie tych najbardziej narażonych, czyli walczących z epidemią. Do tego, gdy zaszczepimy personel na przykład DPS-ów, to i zmniejszy się ryzyko dla pensjonariuszy, którzy najczęściej są osobami starszymi, często z wielochorobowością, podkreślił profesor GUT. W jego ocenie trzeba liczyć na jak najszybsze dopuszczenie do użytku kolejnych szczepionek innych firm, gdyż szczepienie w tempie 1 milionów osób miesięcznie spowoduje rozciągnięcie procesu na wiele miesięcy. Musi się bowiem zaszczepić 30 milionów osób albo tyle przejść zakażenie, dodał wirusolog. Szczepienie w pierwszej kolejności osób z grup ryzyka ma pozwolić na jak najszybsze wpłynięcie na statystykę zgonów na COVID-19. Około czerwca zobaczymy znaczące zmiany, zdaniem profesor GUT. Polacy zaczną się mocniej przekonywać do szczepień, gdy zobaczą efekt w swoich grupach znajomych. Dojdzie do tego, że po jakimś spotkaniu ci zaszczepieni nie zachorują, a ci, którzy się nie zaszczepili, złapią wirusa. Wówczas czym prędzej polecą oni swoim bliskim szczepienie, pogonią ich do przychodni. Tak to działa, stwierdził profesor GUT. W jego ocenie w Polsce są tak silne podziały wewnętrzne, że jak ktoś zabiera głos, to z założenia połowa mu nie wierzy, bo przecież musi on reprezentować jakąś stronę. Zdaniem wirusologa, gdybyśmy szczepili w zgodzie z założeniami narodowej strategii w tempie 4 milionów osób miesięcznie, o ile tyle szczepionek w danym miesiącu dotrze do Polski i będzie tylu chętnych, to około czerwca zobaczymy znaczące zmiany w przebiegu epidemii. Wtedy szczepienia wpłyną już na czynnik szerzenia, bo będziemy mieli zaczepione 20 milionów osób plus tych, którzy to przechorowali, więc sytuacja znacząco by się poprawiła, powiedział.